Z nami nowy zawodnik FC Toruń, Maciej Wołoszyn. Na kilkanaście miesięcy zniknęłeś tam z ligowych parkietów. Powiedz, co przez ten czas porabiałeś? W tym czasie skończyłem studia, szukałem pracy, byłem troszkę za granicą dorobić i wróciłem tutaj i po rozmowie z trenerem wracam i do grania, i do Polski, więc bardzo się cieszę. Czy przez ten czas miałeś kontakt z piłką, z futsalówką? Miałem, próbowałem trochę swoich sił gdzie indziej, za granicą dostać się. Następnie też zacząłem crossfita uprawiać, więc cały czas byłem w formie, cały czas byłem pod treningiem. Powiedz, jak wspominasz Toruń? Ja pamiętam Ciebie, jak przyjechałeś kiedyś z Wisłą Kraków i strzeliłeś Marwitowi Toruń dwie bramki w Pucharze Polski, dając awans swojej drużynie do półfinału. Czy masz jakieś inne wspomnienia związane z Toruniem? Toruń właśnie dobrze wspominam, bo zawsze mi się przeciwko Toruniowi dobrze grało, czy w Toruniu, czy na Wiśle właśnie, czy w Szczecinie, jak już byłem w Pogoni, to zawsze dobre mecze uważam, że rozgrywałem przeciwko tej drużynie, więc jak najbardziej dobrze wspominam i mam nadzieję, że to tylko się przełoży na to, że teraz będę dla tej drużyny bardzo dobrze grał. No właśnie, w drużynie z Torunia dwóch kolegów, których powinniście pamiętać ze Szczecina, Marcin Mikołajewicz i Nikolaj Nagu. Powiedz, ułatwili Ci trochę tutaj aklimatyzację w nowym miejscu? Bardzo mi ułatwili, bo znam ich ze Szczecina i to jest starszyzna naszej drużyny, więc to jest łatwiej się wchodzi do zespołu, jeżeli się kogoś zna. Tym bardziej, że to są starsi zawodnicy, którzy mają respekt, więc ich się szanuje, mają autorytet, więc jeżeli jak wchodzę do zespołu nowego, gdzie znam właśnie tą starszyznę, to jest bardzo łatwo i bardzo się cieszę, że oni tutaj są i bardzo mi pomagają zaaklimatyzować się. Pracowałaś już z takimi trenerami jak Błażej Korczyński czy Gerard Juszczak, teraz współpraca z Klaudiuszem Hirszem. Powiedz, co Ciebie oczekuje trener tutaj w zespole? No przychodzę na pozycję pivota. Wiem, że to jest trenera pozycja, więc mam nadzieję jak najwięcej się od trenera nauczyć, jak poruszać się na tej pozycji. No i mam nadzieję, że będę wzmocnieniem tego zespołu, że moje spełni oczekiwania trenera i wszystkich dookoła, prawda? Czujesz się gotowy na ten okres przygotowań do sezonu? Bardzo ciężki podobno tutaj w Toruniu. A ja jestem otwarty na pracę, więc nie boję się niczego i mam nadzieję, i dam z siebie 100% i mam nadzieję, że to zaowocuje w sezonie. Powiedz, na jakiego rywala najbardziej czekasz w tym sezonie? Nie mam konkretnego rywala. Mam nadzieję, że co tydzień będziemy dopisywać same oczka, trzy oczka do swojego dorobku punktowego i będziemy walczyć co tydzień o te trzy oczka. I tego życzę. Dzięki wielkie.